Kacper Oleś. Przejął futbolówkę Przemek Głomacz, ale wypychany tutaj w stronę linii bocznej jeszcze Kacper Oleś. No to była naprawdę dobra pozycja strzelecka. Zachęcam do tego, aby zostać z nami do samego końca. Ceremonia wręczenia pucharów, medali. A tymczasem Holy Tennis Team przeszedł na bramkę Słupek. Uratował Maćka Rafalskiego. Teraz bliski Bartek Żelak. Przełupił Jacek Nowakowski. Michał Gajewski obok bramki. Polski. Żelak wypracował sobie pozycję! Strzelec zagrał do Michała Gajewskiego i Holy Tennis Team w 8 minucie spotkania obejmuje prowadzenie. Jacek Nowakowski idzie tutaj jeszcze w sukurs Mariusz Miesznikowski. Jacek jednak indywidualnie. Jacek dograł jeszcze do Michała Drewnowskiego. Gramy dalej. Łukasz Zanewski. Piotr Kilis z problemami, jeszcze Daniel Wierzbicki. Ostatnia akcja pierwszej połowy. I tym oto akcentem kończymy pierwszą połowę. I popatrzmy Kacper Oleś. I powrót Patryka Drewnowskiego. Piotrek Kiliś, niezłe wznowienie gry, Bartek Żelak, ależ blisko! Mariusz Miesznikowski zagranie do Michała Gajewskiego, pole karne, ależ blisko! Przemek Głowacz i mamy rzut rożny. Mariusz Miesznikowski, przedał się Mariusz Miesznikowski. Jeszcze Michał Gajewski! Kowalski wszedł, Łukasz Świdliński. Ileż to razy siedzieliśmy w tej rundzie, panie Maćku, i przynosiło te efekty w poprzednich meczach. Czy przyniesie to efekt tym razem? Patryk Lewnowski. No, gdyby to weszło. Łukasz Świdliński. Maciek Siwek. Łukasz Zalewski w narożniku boiska. Przedał się niepopularne mięso i Jacek Nowakowski w ostatniej chwili. Tam do rogu jeden pewnie nie iść, no. Łukasz Zalewski! No jest teraz troszkę miejsca Marcin Świderski. Marcin Świderski szuka tutaj miejsca na uderzenie. Jeszcze Łukasz Zalewski zablokowany. Ale wielkie brawa dla Piotra Kilisia. Przemek Głowacz! 1-1! Bartek Żelak, ostatnie półtorej minuty. Bartek Żelak stracił piłkę. Michał Gąska jest już na bramce. Mateusz Kuszyński. Żeby rozegrać, bo lepiej rozgrywa niż Piotrek. Michał Drewnowski. Bartek Żelak, Michał Drewnowski. 2-1! 2-1 w Holy Tennis Teamu. Ależ mecz! No. No to patrzmy, ostatnia minuta. Patrz. Podaj. Marcek Nowakowski w ostatniej chwili. Jeszcze Bartek Żelak. Brawo i tenis teamu. Ostatnie sekundy. Łukasz Świgliński i koniec. 3-1 dla Holy Tennis Teamu.